Hej moi drodzy, jak widzicie, zmieniłem sobie dwie postaci. Mam Maję oraz Paleginę. No, oczywiście jako paladyn od razu wydziela jakąś aurę wokół siebie. Natomiast muszę teraz tylko jakoś ładnie ich ustawić, panie ustawić w zasadzie i panów, żeby to miało jakieś tam ręce większe i nogi. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. O! Ona głównie walczy bronią dwuręczną, ale myślę, że jakoś się dogadamy. Kurczę, wypadałoby się jej najpierw pozbyć. No nie wiem, dobra, rzucimy się najpierw na konstrukta, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlaczego ona jest tutaj? No dobra, trochę nam się to pomieszało. No właśnie ci daję order. Okej, ty się przesuń tutaj. Ty tutaj. Pięknie. To teraz jeszcze fajnie by było, jakbyś się wzięła za strzelanie. To już by było naprawdę super. Minus jest taki, że mamy bardzo dużo obrażeń fizycznych, natomiast bardzo mało jakichś tam wszelkiego rodzaju innych obrażeń. Ale mamy pasywne leczenie na przykład od Palladyna, to jest jedna rzecz. Mamy też aurę zwiększającą celność, to druga rzecz. Więc to nie powinno być tak źle. Jak na razie tak przynajmniej widać, że źle nie jest. Okej. Okay. Intelekt oraz przypływ siły i tak dalej, i tak dalej. Nic w sumie konkretnego. Rozejrzyjmy się tylko tutaj po okolicy. Wątpię, żebym coś na coś tu natrafił sensownego, ale wiecie. Jak to mówią, strzeżonego złodziej strzeże. Nie, no spodziewałem się chociażby jakiejś małej skrytki, skrzyneczki, czegokolwiek. No, najwyraźniej za dużo. Dobrze, powykonujemy sobie w tym momencie trochę tych zleceń, które dostaliśmy na głowy różnych. Przeczytaj. Miałeś mały zatarg z Benem i zawlokłeś swój problem aż do mnie. Mogłeś chociaż wytrzeć buty przed wejściem, ważne jednak. Wiem, co zrobiłeś, wiem, kim jesteś. I w przeciwieństwie do mojego nieszczęśliwie durnego zastępcy potrafię rozpoznać zagrożenie. Gdy podejdzie i da mi w łeb. A więc tak. Oto ja, kapitan Eldys, przywódczyni przeklętej nowej gwardii Principii, kapitan drugiej co do wielkości floty piratów na wieprzonym archipelagu Martwego Ognia, zapraszam ciebie, straszliwie potężnego, dziwnego, widzącego, by spotkał się ze mną na negocjacje w Forcie Martwego Światła. Na negocjacje, więc obiecuję, że cię nie wypatroszę, jak już przyjedziesz zjeść tu pyszny obiad. Czekam niecierpliwie na małą rozmowę przy kominku. Pragnę zaproponować ci partnerstwo najwspanialszego i najkrwawszego typu. Ja tobie przysługę. Ty mi wybebeszenie wrogów od podbrzusza po gębę. Pośmiejemy się z ich śmierci przy butelce najlepszego rumu. A kiedy już będziesz wybierać się, to weź orzechy kandyzowane. Twoja najnowsza i najlepsza przyjaciółka Edys. To nie pułapka. Zobaczmy, czym jest opuszczona wioska. Przeszukajmy okolicę, chlebek, ognisty wodorost, pas spętania. Okej, znam pas, chlebek, palmin. Ryż, nice. Niewiele tego, ale zawsze coś. Do niej mam zamiar się udać i to w niedługim czasie, tylko potrzebuję po pierwsze... Czekajcie, co ona chciała? Kandyzowane orzechy. Najpierw muszę znaleźć kandyzowane orzechy. Chyba, że mogę takie przyrządzić? Czekajcie. Gdzie tu była alchemia? A co to? Podgląd drzewka zdolności. I podkląd drzewka zdolności. Dobra, na razie nie mogę się chyba zagłębić w tajniki alchemii. Przynajmniej tak jak widzę. O,
To nic. Teraz, co to jest to? Triumfy. Okej. To mi nic nie daje. Poczynek, rzemiosło? Rzemiosło. Kandys, żywność luksusowa. Żywność podstawowa. Żywność wyszukana. Orzechy kandyzowane. Stwórz ze 2 sztuki. Wiecie, może się przydać. Zdejdźmy sobie, następny cel naszej podróży to jest zacisze i tak dalej w Port Mazie. Żebraczka. Bierz ją. A po drodze zobaczymy, czy przypadkiem nie ma jakiejś wyspy, którą chciałbym zobaczyć na przykład. Wątpię, ale może coś się trafi. O, opuszczona wioska. Tylko nie z tej strony mam podejście. Mogę sobie na to pozwolić, bo mam sporo zapasów, a jeszcze więcej dzięki takim przeszukiwaniom mieć będę. Okej, tutaj też możemy sobie zerknąć. A tu jest tylko woda, trochę owoców. Dobra, zawsze i to dobre. Świeże owoce i woda. Ciekawe, czy te zasoby na wyspach się odnawiają w jakikolwiek sposób, skoro bije tutaj źródło, nie? O, to szkoda tylko, że straciłem z oczu w takim razie. A co to? Burza. Okej, rozumiem, że nie chcemy tam być. Ruiny, ruiny, kupce z archipelagu. Ona się gdzieś tutaj kręciła. Dobra, spróbujmy się też tutaj... Huaro! Spróbujmy się też tutaj pokręcić. Przepływacie obok rafy, gdy nagle Rigerumu Adbert wykrzykuje, wskazując coś na bakburcie. Na środku wąskiej mielizny stoi przechylony statek. Kołysze się podrzucanym nadpływającymi falami. Z masztu zwisa niebieska bandera z wizerunkiem zanurzającego się w morzu księżyca. Twoja załoga zbiera się przy burcie i poszeptuje z podekscytowaniem. Ushizu pędzi do Stormrelingu. Kapitanie, to statek darczyńców. Kto wie, jakie ma na pokładzie skarby. Ikiku prycha. Darczyńcy przewożą sentymentalne bzdety. Bezwartościowe. Nie, to statek przemytników. Typowy kamuflaż. Jeśli tak, to wymyślił go idiota. Darczyńcy odwiedzają tylko osiedla w głębi lądu. To pułapka. Siostra tarczowniczka Delia spluwa do wody. Co sądzicie? Kogo mogę zapytać? Kogoś doświadczonego, jak Maję. Maja wzrusza ramionami. Okej. Okay. Shioti oblizuje dolną wargę i przygląda się wyglądającemu na porzucony statkowi. Okej, marszczą brwi, nic nie mówią, co? No dobra. Przygotować łódź. Podpłyniemy tam i wejdziemy na pokład. Wypływasz szalupą między rafy. Fale rzucają nią jak piłką, a jej dno co jakiś czas ociera się ostre kamienie. Przywiązujesz się do kawałka koralu obok wraku. Woda wzburzona, a kadłub śliski od słonej wody. Lecz udaje ci się znaleźć chwyt wśród desek. Wespnij się. Pływasz szalupą między... Okej. Wspinasz się, wykorzystując powyginane belki i pąkle jako chwyty. Gdy jesteś już prawie na górze, o pokład uderza fala. Słyszysz dobiegający gdzieś z dołu trzask i statek podskakuje gwałtownie. Nogi spadają ci ze stopni, a palce wbijają się w mokre drewno. Udaje ci się utrzymać. Gdy statek osiada ponownie, wspinasz się dalej, aż wreszcie docierasz na bezpieczny dek. Statek jest opuszczony, ale nie znajdujesz nawet ciał. Jeśli miał kiedyś swoją szalupę, to też zniknęła. Zatem poszukaj czegoś cennego. Znajdujesz kilka skrzyń zapasów i kilka
przydatnych drobiazgów, chustki, biżuterię, pękniętą figurkę i zabawkę lalkę. Wspominasz wcześniejszą rozmowę. Być może Ikiku ma rację. Być może to jednak jednostka przemytnicza. Poszukaj dowodów przemytu w takim razie, skoro już tutaj jesteś. W środku stoi mały kuferek, pełen złotych monet. Złoty skelling. 12 sztuk miedzi. Wśród monet znajdujesz też małą figurkę. Chochlika. Kmea śmiejącego się chochlika. Jeden raz przed odpoczynkiem możesz przywołać dwa morskie chochliki. Nice. Schodzisz. Załoga zdobywa 100 punktów doświadczenia. Fajnie. To z tym chochlikiem. Aha. To się ma do tego. Musiałem to dać postaci, która raczej stoi z tyłu. Czemużby nie, jakbym mógł przywołać chochlika? Jestem za. Okej, dokąd mogę się udać? Tutaj w zasadzie donikąd. Do mścicielki. Ale to będzie jakaś straszna bitwa, łopanie! Widzieliście, ile ona miała? Tam miała trzy czaszki. Na tym poziomie. Nie no, zaraz, chwila. Łap się za nią, a nie tam. Ona gdzieś płynie na tamtym kierunku, nie wiadomo za czym i po co. Mam cię! Ciekawe, czy mi się uda. Naprzód. Pełna prędkość jej na ryj. Dawaj. Dawaj, pełna prędkość. Jeszcze mogę podpłynąć. Jeszcze. Do abordażu. A co? Dobrze, że nie chcą strzelać. Naprawdę dobrze, że nie chcą strzelać. Chociaż strzelając też mógłbym wykonać kilka manewrów, tylko byłoby to bardziej skomplikowane. Nie mam na to ochoty. Bita się! O cieciulu! Dobra, to może być dosyć ciężkie w ogóle zagranie. To może być dosyć ciężkie zagranie. Krąg obronny. O! Jak mnie leją niesamowicie! O, ho, 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 ho. Nie, 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 nie. Nope. You can't touch the Ricky. Dobra, niech będzie tutaj. Ależ mi przylali. Łopa niedziejaszko, no dobra, trzeba jednak zwracać uwagę trochę na to, jak wysoka jest nagroda za głowę przeciwnika. Bo na razie to jeszcze nie bardzo mamy szansę ku temu. Okej, to mogę przeczytać, bo to już jakby było. Przykro mi, że jeszcze raz będziemy musieli przelecieć przez to wszystko. I przez kandyzowane orzechy. Ależ w ryj dostałem. No dobra, 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 to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Mówi się trudno. O właśnie, miałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć, bo tak obniżyłem sobie poziom trudności w tym momencie, tylko czy to coś mi dało? No właśnie, wyzwanie w postaci liczniejszych przeciwników stosujących bardziej agresywną taktykę. Kurczę, bardziej liczniejsi przeciwnicy, znaczy więcej przeciwników to zawsze więcej doświadczenia, nie? Tak by się wydawało. Ale koniec końców okazuje się, że wcale tak nie jest. Dobra. Żebraczka. Udam się w kierunku właśnie żebraczki. Już nawet oleję po drodze te wszystkie miejsca, bo raczej stamtąd nic sensownego nie wyciągnąłem. Nie aż tak przynajmniej. Ach, goddammit. Jaki jestem łasy na hajs. Wiecie, dlatego zawsze we wszystkich grach RPG, jak miałem tylko możliwość, grałem łotrzykiem. Jestem tak pieruńsko łasy na pieniądze,
że to się w pale nie mieści. To żaden normalny człowiek przecież taki nie jest. No, wiecie jak to jest z pieniędzmi? Lepiej je mieć niż ich nie mieć. Dobra. Wchodzimy na pokład. Wezmij się. Tak. Przeszukaj cenne. Tak. Dowodów poszukaj. Tak. Super. Okej. Okay. I tą cameo od razu daję naszej łowczyni. Plus 2 do odbicia pierścionek. Super. Nie wiem, gdzie ja go wyłapałem, ale pasuje mojemu paladynowi. Przydał. Mam takie wrażenie, że miałem jakiś taki epicko dobry dwuręczny miecz. To gdzieś zniknęło. Dobra, tej mścicielki to ja jeszcze nie chcę spotykać. Jeszcze jest nie mój kaliber. O, a to co to? Puraku. Też mi się wydaje, że coś. Zobaczmy co. Okej. Serdeczne F5. Siaurip. Jak przy okazji, że jak tutaj jesteśmy, chciałbym jedną rzecz zmienić. Troszkę rozstawienie można by było powiększyć. Tak, walimy w dziurę od razu. Dzięki zwiększeniu tego dystansu może przeciwnicy nie będą się tak skupiać na tych postaciach stojących z tyłu. Do ataku. Miałem trochę ekwipunku związanego z atakami ogniem, ale to jakby nie jest aż taki przeciwnik, żebym się musiał rzucać o to. Zapewnia samotnego wilka. Gdy w pobliżu nie ma sprzymierzeńców, postać staje się wyjątkowo odporna na wrogie efekty. To jest niezłe. Nie mówię, że zacznę tego używać, ale jest to niezłe. Tak, tyle, jeżeli chodzi o znak mroku. Tyle, jeśli chodzi w ogóle o cokolwiek. No, okej. Pewnie było jakieś zlecenie na zabicie tego potwora. Trochę czuję się jak wiedźmin. Nufyn. Dobra, poszukajmy sobie kolejnych zleceń. Potrzebuję jakichś 100 tysięcy złotych monet. Na nowy statek. Okej. Tak, rozpocznij. I my płyniemy na pełności. Dolegliwości załogi? Znaczy, no, okej. Dobra. Jak to u mnie wygląda? No, w sumie całkiem nieźle. Pełna prędkość, jeszcze raz musimy... Ojejku. Steka w niego uderzyłem zamiast zrobić abordaż. No dobra, nie zawsze się da wyhamować. Jakby mocny szkwał był. Nie wystraszysz mnie. No ty też mnie nie wystraszysz. Pod pryncypium. Dobra, poradzimy sobie z tym w ten sposób. Natomiast wypadałoby... Cierniste krzewy pójdą po wszystkich. Ale mogłabyś rzucić tutaj. Dobra.
Fajnie jest w to przejście rzucić sobie jakieś tam spowolnienie, bo to przynajmniej działa. Wojownik Principi zabity, Łotrzyk Principi zabity. No fascina od razu, jak się rzuciła. Jeruna. Żeglarz Principi. A co, wilkołaki, wampiry, panie! A to ci wszystko jedno. Dawaj go. Okej. Trenują żebraczki. Dobra. Część monet całoce? Nie ma sensu nawet. Opera zdobywa stopień. Moja załoga i tak ma morale na topie, a już i tak dostali trochę łupów. Okej, okay. Jak tam wyglądamy? Dwóch mamy z przypadłością. O, czy ja to mogę jakoś... O, mogę jakoś to poznać. Trwające 7 dni, 9 dni. No okej, okay, w sumie. Że tak źle to nie jest. Morale załogi minus 1, ale za to plus 1 z owoców. Więc to się wyrównuje, a mogę dzięki temu używać wody do picia. Tu nie mam nic przeciwko akurat. Nic żadnego sensownego nie dostaliśmy takiego. Co by miało nie wiadomo jaki wpływ na cokolwiek, nie? No. Nic, że nic. Dobra. Teraz tak, mścicielki nie dam rady. Czerwonobrody. Z czerwonobrodym mogę się spotkać, natomiast nie chciałbym się spotkać z mścicielką. Więc w tym przypadku to tak trzeba dosyć mocno uważać. On gdzieś tu jest w okolicy. Tylko muszę tą burzę ominąć. Jest. Dobra, mam nadzieję, że statek to wytrzyma. Powinien wytrzymać. 42 na 55. Naprzód. Pełna prędkość. Dobra, jeszcze muszę sporo zmniejszyć dystans. Pełna prędkość jeszcze. Jeszcze tak. I jeszcze tak. Dobra, że mnie nie pierdzielną. Do abordażu! A jak? A co? Jakie mają szanse przeciwnicy w walce z nami? Żadnych! Żaden nie jest taki kozak jak... O! Trochę ich jest. Zaraz. Chcę najpierw zobaczyć, jak się rozegra. Dobra. Już trochę wiem, jak to się rozgrywa. Dobra, poczekajcie, bo to jest jakiś taki straszny galimatias. Wiesz co, ja poproszę buffa. I zaraz z tego wyjdziemy. Bo to jest straszny bałagan. Dlaczego oni mają imiona? Leżeć, psu, braty. Ciekawostka, że oni mają imiona. Zakładam, że w jakiś sposób mogłem się z nimi dogadać.
Tak przy okazji, no właśnie, Paladyn ma też coś takiego, że może podnieść sojusznika. Wstać, o właśnie. A. No. Zdobywają 100 opinii. A jak? A co? Załoga zdobywa 1300 doświadczenia. Czy ona, jak któraś tu miała taki dobry miecz dwuręczny? Trochę poszukuję dla tej paladynki. Okej. Zabierz wszystko i kontynuuj. No i dobrze, wykonamy sporo zleceń. Ciekawe, czy tych zleceń jest więcej. Czy w momencie, kiedy poddaję te wszystkie zlecenia, znaczy te głowy w zasadzie. Kapitan Tenik. I tam już jest dwie czaszki. Nie wiem, czy to jest jakby... No, chyba nie. Praca z dolegliwością i w ogóle... No, już nie przesadzajcie, aż tak źle to nie macie. Przepraszam. Dobra. Tylko teraz tak. O, jakie poziomy, ty, panie. Świetny sternik, super. Świetny działonowy, świetny działonowy. Dobry majtek, bardzo dobry majtek. Nice. Lekarz okrętowy, kuk, nawigator. No właśnie, ale skoro to lekarz okrętowy, no to czy to nie powinno już mi tam jakby przechodzić? Pewnie nie. No właśnie, weźcie sobie odpoczywajcie może. Tylko potrzebuję dobrego działonowego raczej. A zresztą, do czego ja potrzebuję działonowego? W sumie. W sumie to niczego. To jest... Dobra. To mamy z głowy. Mścicielce na razie... Na razie ci daruję! Ciekawe, kim jest... Okej. Tutaj, sanktuarium wiążącej przysięgi. Zastanawiam mnie, co jest tu jeszcze. Przy tym archipelagu. I przy okazji, ty sport marzy. Więc można by było się tak zastanowić gdzieś tam wokół tego miejsca. Się jeszcze przekręcić, co? Weźmy się jakoś tam, rozbadajmy. Tutaj to pamiętam, po wyspę jeszcze. O, no, zbieraj. No. Artykuły medyczne, to się może przydać. Frak statku. W sumie zajrzę tam. Wino ryżowe. Kubka krzesiwo, ryż, leki, barwy chłana, łom, coś tam zawsze. Zębata cieśnina? To ciekawostka. Woda przed dziobem po sterburcie twojego statku ciemnieje, aż w pobliżu z fal wyłaniają się postrzępione kamienie i rafy. Ze steru dobiegają głośne meldunki. Cud Teodary jest niedaleko stąd. Każdy żeglarz musi go choć raz zobaczyć. Kiku splata dłonie i mówi z podnieceniem. Bomul trzyma jednak szturwał z taką determinacją, że knykcie ma aż pobielałe. Nie obchodzi mnie, czy po drugiej stronie jest choćby i słone łono Ondry. Nie popłyniemy przez rafę. Kapitanie, pomóż mi przemówić tu komuś do rozsądku. I Hiku patrzy na was z otwartymi szeroko ustami. Mamy przegapić taką szansę? Żeglarze tygodniami czekają na taką pogodę i spokojne morze. Jeśli kiedykolwiek mielibyśmy użyć cud Teotary, to właśnie teraz. A czym jest cud Teotary? Podobno to coś niezwykle pięknego, pradawna tajemnica, nie wiem, nie było mnie tam. Stary Engwim kiwa głową, potwierdzając, pewien starszy gość z mojej byłej załogi twierdził, że go widział. Przysięgał, że przyniósł mu 10 lat zdrowia i korzystnego wiatru. Mała Leka, mamy mapy, które pozwolą nam przepłynąć?
Mają trochę luk, ale wystarczą. Zakładając, że Beodul zdoła nas przeprowadzić. Ma lekka kiwa bez przekonania głową. Okej. Jaki jest stan naszego kadłuba? Jest w dobrym stanie. Nie wiem, czy przyszło mi do głowy płynąć nim przez rafę, ale jeśli istnieje jakikolwiek dobry czas na taką zabawę, to właśnie nadszedł. Okej. Przeprowadzić nas przez rafę. Pod wodą wśród wspaniałych raf błyszczą ryby. Niepowodzenie? Modul staje się przeprowadzić statek między rafami, lecz ten wpada na jedną z nich ze wstrząsem, który przenika cię do szpiku kości. Odgłos rozdzielanego drewna odbija się echem spod pokładu. Marynarze rozbiegają się i schodzą do ładowni, by znaleźć i naprawić wszelkie uszkodzenia, im woda zniszczy ładunek. Straciłem trochę leków. Buntownik płynie dalej. Zyskano 4 morale, załoga zdobywa doświadczenie i doświadczenie żeglarskie. Cud Teotary. Ciekawe, czym jest cud Teotary. Morze jest tu rozległe i gładkie, niczym niebiesko-zielone szkło. Mała leoka wykrzykuje i wskazuje na bakburtę, gdzie spod wody wynurza się blada kolumna lśniącej Atry. Beodul kieruje statek bliżej. Duża część kamienia obrośnięta jest koralem, lecz widoczne wystające części mają kształt długich, zapętlonych spirali. Adra rośnie zazwyczaj w dużych kolumnach, ta formacja wygląda jednak niczym 7 macek jakiegoś straszliwego morskiego potwora, który chce sięgnąć nieba. Rigaramu ad behert ad herent. Gwiżdżę z podziwem. Ależ to stary. Chyba robota Engwitan. Morale 5. Nawet oni nie byli w stanie tego zrobić. To spokojna, wytrwała praca Ondry. Adra odbija światło słoneczne i błyszczy, jakby w środku płonęła. Rzeczywiście, ciężko stwierdzić, czy dziwne kształty Adry zostały stworzone przez powolną pracę wód oceanu, czy też tylko przez nierozmyte. I coś w tej niepewności czyni widok jeszcze bardziej niezwykły. Pozostali członkowie załogi dołączają do dyskusji, wymieniając się uwagami na temat znaczenia i pochodzenia cudu. Mówią cicho, głosami pełnymi podziwu. Nie dowiemy się nigdy, jak powstał. Cieszcie się nim, czymkolwiek jest. Kiwa głową, a stary Engrim wypowiada cichą modlitwę. Reszta załogi kiwa głowami, po czym wraca do swoich zadań. Beodul przepływa obok Andry, utrzymując bezpieczny dystans. Mała Leka i stary Engrim przechodzą na Achter Kasztel, wlepiając wzrok w cuta Teotary, dopóki wreszcie nie znika on za horyzontem. Dodatkowe doświadczenia. Mushizu zdobywa stopień. Brawo. Okej. Tu jest mścicielka. Goń się, rzekłem. Pozbierajmy sobie świeże owoce. Tache. Ciekawa sprawa. Piękne. Szkoda, że nie mogłem się temu jakby przyjrzeć bliżej. W sumie tak to można by było. Czekajcie. Wydaje mi się, że całkiem można by było nas rozszerzyć. Bo akurat tył się dosyć dobrze skrada, natomiast przód to już tak różnie. Okej, poszły pierwsze obrażenia po betonie. Dobra, tu mamy z głowy. Załatwmy też tego drugiego chochlika. Pozbądźmy się najmniejszych zagrożeń. Nie wiem, czym jest to duże coś, ale może być dosyć nieprzyjemnie. Okej,
Ona, ta paladynka ma bardzo ciekawy pancerz, nie wiem czy wam wspominali. Pewnie nie. Pancerz, który jest tym bardziej odporny na obrażenia, im ona ma mniej punktów zdrowia. Tylko nie wiem czy procentowo, czy punktowo. Niesamowita była ci ta bestia. Plus 1 do skuteczności pancerza przeciwko czarom, wspomnienia męczennika. Rzucający kamienie na krótki czas, dzięki czemu nie może stanowić celu. Ciekawe. 10% do obszaru działania. Nic takiego specjalnego znowu. Ale zawsze jakaś bestia pokonana. By światu żyło się lepiej. Jasne, a okradasz wszystkie domy po kolei. Oj tam, dobra, dobra już. Okej, okay, tu nic nie ma. Jak tam stan naszej załogi? Leczą się? 3 dni. A, spokojnie. Okej, okay, czego możemy jeszcze poszukać i gdzieś się pokręcić? Zapomniane katakumby. Gdzieś tutaj na północ moglibyśmy wypłynąć, nie? Zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście można by było już zacząć zbierać nagrody za głowy, ale jeszcze nie mam aż takiego parcia w tym kierunku. Na razie leki i cała reszta mi się nie kończą. Znaczy, no powiedzmy, leki można by było już sobie jakoś uzupełnić. To się nazywa odkrywanie mapy. Zapomniane katakumby. Mam jakieś takie głupie wrażenie, że już tu byłem. Nic by nie było na wyspie poza zapomnianymi katakumbami. Statek nękany zarazą. Na horyzoncie pojawia się statek. Ma zwinięte żagle i kołysze się na wodzie. Statek ogarnięty zarazą. Krzyczy z dziobu Rigger mu aderent. Rigere rumu aderent. Wskazując palcem zieloną flagę, leniwie łopoczącą na słabym wietrze na grotmaszcie jednostki. Beodul nachyla się do ciebie i mówi, najlepiej będziemy zachowywać ostrożność, kapitanie. Możemy złapać zarazę, która dopadła tych nieszczęśników. Ale, dodaje Ushisu, na pokładzie może być coś cennego. Sałka zerka na ciebie, pragnąc domyślić się, co zamierzasz zrobić. Może zdołamy im pomóc, jeśli nie jesteśmy w stanie ich wyleczyć, możemy chociaż dać im szybką śmierć. Okej. Okay. Nawet bez lunety widzisz na pokładzie kilka żywych osób kręcących się po deku. Dobrze. Podpłyńmy burta w burtę. Załoga kieruje statek blisko ogarniętej chorobą jednostki. Kapitan i marynarze wydają się zaskoczeni i niespokojni. Na litość, chlej! Wykrzykuje kapitan chrapliwym głosem. Nie sądziłem, że ktokolwiek przybędzie nam z pomocą. Żeglarze trzymają się prosto, lecz chwiejność ich kroku zdradza chorobę, która zdaje się ich nękać. Co nęka twoich podwładnych? Żeglarska dławica. Nikogo nie zabiła, niech Rymgard odwróci swój wzrok, ale wysysa z nas siły i szybko rozprzestrzeniła się wśród załogi. Okej. Okay. Wezwijcie najciężej chorego członka waszej załogi. Weźmiemy go na pokład, zbadamy i zdecydujemy o leczeniu. Co? Siostra tarczowniczka Daelia. Nikt inny z załogi nie mówił nic na tyle głośno, by dało się dosłyszeć, ale szemranie jasno wskazuje, że nie cieszą się ze sprowadzenia na statek chorego. Stracone morale 5. Gdy żeglarz leczy się z ogarniętego zarazą statku, twoi załoganci tworzą bardzo szeroki szapler. Część kreśli znaki ochronne lub ma mrocze modlitwy do Rymgarda, gdy mężczyzna przechodzi. Nie wiem jak ci dziękować, mówi kapitan. Kto wie jak długo byśmy tu tkwili bez twojej pomocy. Daję ci małą skrzyneczkę. Weź to proszę, na dowód mojej wdzięczności. No zresztą chciałem pomóc, więc dziękuję. Po krótkich oględzinach chory marynarz powraca na statek z lekami, które pozwolą wyzdrowić resztę załogi. Zmęczeni, lecz pełni nadziei machają wam na pożegnanie, gdy odpływacie. Buty stabilności. Zmniejsza czas trwania wrogich przypadłości zręczności i zwiększa hard. Stracone zaopatrzenie 5 leków, ale dodatkowe doświadczenie. Gdy grot zaczyna pracować i oddalacie się od drugiego statku, Shizu zaczyna chrapliwie kaszleć i rozgląda się nerwowo. Reszta załogi zaciska zęby i klnie pod nosem. Wygląda na to, że choroba przeszła też na twój statek.
Trudno się mówi, ale zrobiliśmy też dobry uczynek. Czy Ushizu ma jakieś objawy? Niby nie widać. Dobra, czy coś ktoś zna się na gotowaniu jeszcze? Okej, ty możesz już powrócić. Niech nasz kuk w takim razie odpocznie trochę. Tak będzie dużo lepiej. Co my tu mamy? Waliański łamacz kadłubów. Zero to 250 metrów. Ja mam tu daleko zasięgowe, jak już działa. Jeżeli już mam strzelać, to z daleka, tak żeby być poza zasięgiem ostrzału przeciwnika. A czy wiecie, taki jest plan, nie? Dobra, chyba pora będzie uzupełnić leki i wpłynąć do jakiegoś portu, tak naprawdę. Farma ryżu. No. Musiałem na w zasadzie cały dzień przerwać nagranie, żeby dopiero dograć wam ten drobny kawałek. Skoro już jesteśmy na tej plantacji, można by było się zastanowić nad tym, czy by nie zakupić sobie tego wina ryżowego. Tylko że ja, kurczę, już tego wina ryżowego chyba troszkę mam. Natomiast zastanawiam się nad tym chlebem tar. 14 sztuk możemy wziąć chyba w ciemno. Handelek. Myślałem o tym, żeby przerzucić sobie poziomy dla paladynki i to też zrobimy. Boom, przy okazji. Nasza, jakby mamy kogoś od alchemii, w ogóle wszystko jest w porządku, natomiast fajnie by było, jakby nasz pierwszy rząd umiał się chociaż trochę skradać. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale podkradając się do przeciwnika, to może nie być aż tak durne strasznie. Dodatkowo w zasadzie tutaj to na religii zna się Sioti. Tak się zastanawiam, na zastraszaniu ewentualnie nasza paladynka się będzie znała. Okej, i teraz tak, wybieramy od początku. Zgodność działań paladyna z przekonaniami jego bractwa znajduje odzwierciedlenie w wartości obrony. Premia lub kara do jej poziomu zależą od zbieżności różnych reputacji paladyna z zachowaniem preferowanym przez zakon. Głęboka wiara intensyfikuje wiarę paladyna, zwiększając premię obrony i przekonania. Okej, pójdziemy w to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś będę w stanie, powiedzmy, wyznaczyć drogę dobrze temu paladynowi. Okej, skradanie jak najbardziej, zastraszanie. Ciśniemy w to zastraszanie do 10, a później zobaczymy. Okej, to jest aura, która... którą możemy odpalić, to są trzy aury, natomiast później możemy ją wzmocnić dodatkowo o jakąś tam regenerację, o trafienia krytyczne dodatkowe, o uniki, coś w tym stylu. Dobra, natomiast teraz tak, styl broni. Broń i tarcza. No, mamy już jednego takiego wojownika, wolałbym coś z dwuręczną bronią. Pokonanie wroga przez paladyna podnosi morale pobliskich sprzymierzeńców, dając im chwilową premię do wszystkich rodzajów obrony. Bierzemy w ciemno, coś takiego. Nasz paladyn będzie po prostu chodzącym buferem, nie? Na tej zasadzie i na zastraszanie, proszę bardzo. I teraz tak, styl walki, styl dwuręczny stanowczo. I wśród tych stylów dwuręcznych na pewno, może nie Estok, bo ona ma dwuręczny miecz już. Morgenstern, halabarda, kostur bojowy. No tutaj to akurat jest ciężko znaleźć cokolwiek innego, więc weźmiemy sobie najpierw praktycznie wszystkie możliwe miecze, a później zobaczymy po prostu na tej zasadzie. Skradanie się, zastraszanie. W skradaniu też pociśniemy do 10, żeby ona rzeczywiście umiała gdzieś tam się podkraść, nie? Oślepiając przeciwników, to tego akurat nie potrzebuje. Uzdrawianie dotykiem.
znaczną ilość zdrowia pozwala przywrócić. To może zaraz. Najpierw zbierzmy wszystkie pasywki, których potrzebujemy, ok? Gdy otrzymujesz obrażenia danego rodzaju na krótki czas, zdobywasz premię do skuteczności pancerza przeciwko nim. Wszelkie inne premie natchnienia defensywy są wówczas uznawane. Zwiększa wartość siły woli, hartu, refleksu. Ataki w zwarciu paladyna likwidują członków drużyny przypadłości zauroczenia, zamętu i tak dalej. No i dorzucimy jeszcze sobie to leczenie, czemużby nie. W razie czego będzie też naszym front leczącym healerem. Okej, tu mamy co jeszcze dodatkowo. Przez nałożenie rąk przywraca dużą ilość zdrowia, zapewnia inspirację krzepkości sobie lub znajdującej się w zasięgu sprzymierzeńcowi, okej? Paladyn przez nałożenie rąk otacza siebie lub znajdującego się w zasięgu sprzymierzeńca światem, przywracając dużą ilość zdrowia, zapewniając inspirację odwagi. Już prędzej coś w ten deseń, nie ma problemu. Dobra, skradanie, zastraszanie. Teraz tak. Odporności związane z kondycją, z psychiką, zwiększą maksymalną gorliwość. Paladyn zyskuje odporność na przypadłości związane z intelektem. Zapewnia dodatkowo penetrację ataków ognistych, czego na razie nie potrzebuję, natomiast wypadałoby, żebym miał ten efekt regeneracji, bo lubię. I przydałoby mi się podnoszenie. Wstać, o właśnie. Paladyn może nakazać sojusznikowi wstać, przez co powalony po prostu dalej może działać. Dlatego popieram coś takiego. Rozkazuje sprzymierzeńcowi zabrać się i tymczasem zignorować szkodliwe efekty. To może na razie niekoniecznie. Zastanawiam się, wartości obrony, mdłości, osłabienie, wycieńczenie, rozkojarzenie, dezorientacja, oślepienie. Gdy otrzymujesz obrażenia, otrzymujesz kumulującą się maksymalnie 5 razy premię do tych, które zada twój następny cios bronią. No, paladyn może rzeczywiście trochę przyjąć na siebie, podejrzewam. Okej, bierzemy po prostu kolejną z broni dwuręcznych, stanowczo. Okej, 10 tu już mam i raczej powyżej 10 nie mam zamiaru się wspinać, chyba z tego, chociaż zastraszanie, skradanie nie mam zamiaru raczej mieć powyżej 10, natomiast tutaj to zostanę przy tym. Okej, co my tu mamy? Rozkazuję sprzymierzeńcowi podwoić starania, zwiększyć wartość odbicia i zapewnić mu inspirację sprawności. Może niekoniecznie. Zwiększa punkty życia zdobywane z każdym poziomem. Popieram. Niewrażliwość na truciznę i choroby. Niewielka szansa na umknięcie dowolnego ataku, zmiany trafień na trafienia krytyczne. Popieram. Okej, skradanie. Zastanawiam się nad zwiększeniem tych wszystkich odporności. Tylko że tak, jak już to tutaj zwiększa wartość woli, hartu. Za obronę przed atakami wymierzonymi w narządy wewnętrzne. No dobre pytanie. Gorące serce paladyna sprawia, że jego broń staje w płomieniach, zadając obrażenia od ognia. Po użyciu ataki paladyna tymczasowo zadają dodatkowe obrażenia od ognia. Pobliscy sprzymierzeńcy otrzymują mniejszą wersję efektu płomieni. To jest całkiem niezłe. Zawsze to fajny buff. W sumie. Okej. Zastraszanie, skradanie się na poziomie, na którym chciałem je mieć. I tutaj jest dodatkowa penetracja ataków ognistych. Ale zaraz. Liczba obrażeń zadawanych przez trafienie krytyczne. Szanse na całkowite zniesienie wrogiego czaru. Ma szansę na odbicie gorliwości, na zdobycie gorliwości za każdym razem, gdy pokona wroga. Zniesienie efektu wrogiego czaru może bardziej, a w sumie i za każdego pokonanego wroga odzyskanie trochę gorliwości. Przez to nie musimy inwestować w dużą pulę gorliwości. To, czy dobrze zrobiłem i czy dobrze wybrałem, o tym przekonacie się w kolejnym odcinku. Ja was do niego oczywiście od razu zapraszam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!